Miasto i gmina Września raz do roku od 14 lat zaprasza do współpracy fotografa, fotografkę, który ma w jakiś sposób inspirować się tym, co się dzieje we Wrześni i dokumentować życie we Wrześni i jakoś to przełożyć po swojemu z pełną dowolnością i swobodą artystyczną na roczny projekt fotograficzny. Nazywam się Maciej Jeziorek, jestem fotografem, członkiem Napo Images. Zajmuję się dokumentem, reportażem, autorskimi projektami fotograficznymi. Ja zaczynałem pracę nad kolekcją wrzesińską na początku 2021 roku. Tytuł projektu Mox Longe Tarde. To jest skrótowa wersja starożytnego łacińskiego sformułowania, które mówi o tym, jak zachowywać się w czasie pandemii, jak zachowywać się podczas tak naprawdę nieszczęścia. W innej wersji cito longe tarde, czyli uciekaj szybko, uciekaj daleko, nierychło wracaj. Szukałem takiego elementu, który będzie dosyć oczywisty potem dla osób oglądających, takiego przerwania jakiejś czynności. Doszedłem do wniosku, że posiłek będzie najlepszym, czymś takim. Zaprosiłem 15 rodzin, to byli fantastyczni ludzie, mieszkańcy gminy i miasta Września, którzy mnie wpuścili do domów. Wyłudziłem od mieszkańców tych domów możliwość zabrania od nich przedmiotów, które mi wpadały w oczy. Byłyby takim trochę artefaktem, elementem właśnie kolekcji wrzesińskiej, która mogłaby powstać, gdyby zgasło światło, gdyby nas zabrakło w jednym ułamku sekundy. Te pomieszczenia, które są na zdjęciach, nie mają żadnych znamion ani paniki, ani jakiegoś konkretnego nieszczęścia. Nie chodziło o danie odpowiedzi, co nas wykończy. Chodziło o to, żeby pokazać, że może coś nas wykończyć. To, o czym jest ten projekt, wpłynęło na to, jak chciałem, żeby wyglądał. Po pierwsze, zdjęcia wnętrz, pustych, opuszczonych, a drugą rzeczą jest ta kolekcja kilkudziesięciu przedmiotów, które mogłem sfotografować w jakiś sposób, nawiązując po swojemu do estetyki vanitas, do holenderskiego malarstwa. Po przeczytaniu książki Flussera staram się jak najbardziej znaleźć swoją przestrzeń, w której nie jestem tylko funkcjonariuszem aparatu, jak on pisał. To znaczy osobą, która jest tak naprawdę tylko dołożona do kamery, to ja chcę w jakiś mój analogowy sposób kontrolować przestrzeń, kontrolować proces powstawania zdjęcia. Potrzebuję potem maszyny, która zapisze obraz, natomiast cała otoczka, sytuacja, sprzęt dodatkowy to już jest po mojej stronie i chętnie go rozbudowuję. Uwielbiam skonstruować przestrzeń, rozbudować jakby instrumentarium, które trzyma aparat, które pomaga przy fotografowaniu. To jest Shadowbox. To jest taka maszyna, takie pudło specjalne, które tworzy się po to, by badać światło, zwłaszcza gdy trenuje się oświetlenie przy martwych naturach, przy motywach vanitas, czyli to, co tutaj właśnie się odbywa. Doszedłem do wniosku, że kompletnie. Po pierwsze, zmieniam myślenie. Sam używam flesza, więc zrezygnowałem z flesza. Pomyślałem sobie, że zrobię takie antypakszoty przedmiotów. Do tego potrzebowałem dziwnych, czasami zwariowanych elementów, którymi mogłem świecić. Luster,
najróżniejszych złomośmieci, które mogłem przetworzyć w źródła światła bądź w jakieś elementy, przestrzenie, które odbijają światło. Pracując nad projektem Mox Longetarde, musiałem brać pod uwagę kilka elementów tej układanki. Jednym z tych elementów był wybór aparatu, maszyny, która będzie rejestrowała to, co tworzę, to, co wywołuję. Wybór padł na GFX, aparat Fujifilm o 50-milionowej matrycy, średni format cyfrowy. Chciałem mieć niezwykłą szczegółowość i fantastyczne przejścia tonalne. Wziąłem oczywiście GFX-a z obiektywem standardowym, bo też jak gdyby to leżało mi z tyłu głowy, że obraz ma być rejestracją, obraz nie będzie wizualną kreacją. To był bardzo dobry wybór, ponieważ dzisiaj ja sam jestem zaszokowany jakością obrazu na odbitkach. A odbitki, którymi dysponuję, to są odbitki wielkoformatowe już, bo to jest 70 cm w długim boku, a to są odbitki, które wychodzą w zasadzie na surowo z matrycy, z tego aparatu. Co też ciekawe, zdjęcia powstawały bardzo długo, zdjęcia powstawały po kilkadziesiąt sekund. To nie jest sytuacja migawkowa, to jest rejestracja konkretnej sytuacji, która trwa w czasie. Ten czas bardzo konkretny był przede mną, po pierwsze w przestrzeniach, które w teatralny sposób ludzie opuścili, a po drugie w długich naświetleniach przedmiotów, które w pewnym sensie trwały w tym oświetleniu przez kilkadziesiąt czasami sekund. W tytule jest zawarty element, którego nie wyrzuciłem celowo, nie ograniczyłem tytułu do Mox Longe. Jeszcze jest tarde. Niespiesznie wracaj. Ja w ludzkość wierzę. Co będzie dalej, to już każdy niech sobie sam dopowie. Natomiast ze świadomości tego, że to może się stać, powinny wynikać pozytywy. To znaczy, że trzeba kochać tu i teraz. Robić rzeczy dobre, piękne i mądre, tak jak projekty w kolekcji wrzesińskiej.